Witajcie kochani w dzisiejszym filmiku. Jest mi niezmiernie miło, że to znowu otworzyliście mi kanał. I co? Ci co mnie oglądają, to wiedzą, że ja zawsze robię wcześniej moich ulubieńców, czyli nie jak się miesiąc kończy, a jak się zaczyna, bo wiem, że będę ich używać w następnym miesiącu. Więc tak, zaczynamy. No i moi ulubieńcy to są perfumy. Każdego jest po trochu, bo ja używam dzisiaj na przykład tego, jutro tego, pojutrze tego, także spokojnie spokojnie mi się zostanie. Tak, będę miała dość długo, że tak powiem szybko. Buteleczka mi urzekła, pamiętacie, w filmiku o perfumach. Tu się nie będę rozwodzić, bo zapach jest mój idealny. Oczywiście pompka, w kształcie jabłuszka, takie słodkie. Słodkie też są perfumy, bo czerwony to słodki. Ja jestem zachwycona. Dalsze. I tutaj chyba był, jeszcze wrócę, balsam do ciała. Balsam do ciała, ale już się skończył, bo był takiej wielkości jak to, taki mały. Tu mam dwie. One były w tym samym pudełeczku, w tym samym opakowaniu. Też słodki zapach. Tu jest napis Love. Tutaj nie ma, ale to jest z tej samej serii. A jest tutaj na dole, jeżeli zobaczycie. No, o, to może lepiej. Tu pompeczka, też taka zgrabna butelunia, jeżeli to się da odkręcić, ja teraz nie chcę odkręcać, żeby po prostu czegoś tam nie popsuć, żeby miał jeszcze amortyzator, żebym miała jeszcze czym sobie przyciskać perfum, ale jak się skończy, to można zawsze iść do drogerii, tam na mililitry upolować podobny zapach i to było w komplecie, pachnął rewelacyjnie. Tej małej mam tyle, mam postawione w sypialni przy łóżku, także zawsze jak tam czuję niedosyt albo po kąpieli, zaraz mam przy sobie, się popsikam i spokojnie. Dalszy ciąg. To są też z tej samej paczuszki, z tego samego kartonika. Foxy Lady, też taka zgrabna butelunia, bardziej powiedziała w męskim stylu, ale to spoko, nic mi nie przeszkadza. Nie widać, chciałam tak dobrze zrobić. O, tak musi być. Też bardzo słodki zapach, troszeczkę mniej intensywny niż tamte czerwone, ale też jest rewelacyjny. Tu mam tyle zużytej, tą z kolei noszę w torebce, gdyby trzeba było się odświeżyć, także tak. I tutaj, tu córka sobie upatrzyła ten perfum, taki w kształcie kwiata, łodyżki kwiata i na końcu ma kwiat. No jest, córka stwierdziła, że to jest jej zapach, ja mam tyle, więc spokojnie się z nią podzieliłam, ja nie używam tych perfum, tylko córka. Co Wam mogę jeszcze więcej powiedzieć, nie utrzymują się rewelacyjnie długo, no nie oszukujmy się, ten kosztował 12,90, te dwa komplety i ten, tak, były po 24 chyba 90, z tego co pamiętam. Tak. Nie oszukujmy się, 12,90, 24,90, 24,90 i 24,90, więc za taką cenę to jest kwestia tylu perfum, te o tej samej nucie, te troszeczkę są inne, te są bardziej takie stonowane, te bardziej słodkie. Chciałam powiedzieć, że nie oszukujmy się, że za taką kwotę tylu perfum możemy kupić jedne. No wiem, pewnie tak, ale ja chciałam wyprowadzić te, ja jestem zadowolona, to są moi ulubieńcy na grudzień. I kolejny ulubieniec, mówiłam Wam o nim, czekałam aż przyjdzie grudzień, żebym mogła powiedzieć, to jest ten mój zapach elektryczny. O, zapach elektryczny, baterii nie ma, wyjęłam, bo już się, niestety te które tu były, wytrzymały miesiąc, tak, codziennego włączania, na noc wyłączałam, tylko w ciągu dnia. Niestety następne kolejne paluszki wykańczały się w przeciągu 48 godzin, to już max, to były takie, nie wiem, lepsze po prostu chyba trafiłam. W każdym bądź razie, no, już mam wkłady nowe kupione, bo tu jeszcze troszeczkę jest, także nie zdejmuję tego, po prostu dokupię tylko baterię. Jestem zadowolona. Także no, zapach wyśmienity, trafiony, tak jak Wam mówiłam, też wyśmienity dla mojego męża, który nie jest zadowolony. I teraz Wam pokażę jedną rzecz, tu stoi paczuszka prezentowa. Ja tą paczuszkę prezentową dostanę na gwiazdkę pod choinkę. Córka mi zrobiła prezent, to znaczy ja sobie wybrałam prezent.
i powiedziałam, że coś takiego by mi się przydało. Zresztą ona wie, że ja lubię takie rzeczy. I teraz słuchajcie, ja mogę nawet Wam zdradzić cenę. 15,90 to jest kubek. Nie, to jest wiadro. Zobaczcie, jakie to jest wielkie. Było napisane w cenniku, że ma 800 ml. Ja myślę, że ma, no ma, spokojnie, bo myślałam, że nawet ma litr. To jest moja dłoń, jak widzicie. Przy szklance pewnie byłoby lepiej, ale już się nie będę cofać. On jest ogromny. Mój mąż się zaśmiał, stwierdził, że dobrze, że ja kawy nie pijam, bo jakbym sobie walnęła taką kawę w takim kubku, no to albo bym chodziła jak motorek, albo bym padła jak mucha. Więc do herbaty i do mleka spokojnie na pewno, tak? No i za taką cenę rewelacja, naprawdę, no. No to co, że wiem już? No i tak bym wiedziała, i tak bym wiedziała. Okej, okay, ja się z Wami żegnam. Co, wszystkiego dobrego Wam życzę. Udanego dnia, nie wiem, o której będziecie oglądać ten filmik, ale udanego dnia albo wieczoru. Ja się z Wami żegnam. Pa, pa.